Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i kochani, co my dzisiaj będziemy robić? Oczywiście standardowo na hardzie, widzimy, że tu już na Magdalence mamy serduszko zrobione, co jest w sumie spoko. Kogo mamy jeszcze odblokowanego? Mamy Azazela odblokowanego oraz Lazarusa. Edena chyba też. Lilith jeszcze nie, bo musimy oczywiście Grid Mode ogarnąć. Właśnie, a może nie byłoby głupie, żeby spróbować sobie Grid Mode'a? W sumie go jeszcze nigdy nie grałem. Zawsze tylko i wyłącznie zwykłe gry. I myślę, że Grid na Lazarusie mogły być ciekawe. Spróbujmy, co nam zależy. Co nam zależy, moi drodzy? Dobra, mamy basementa. Ja od razu wam mówię, ja naprawdę nie ogarniam. Nie ogarniam totalnie. Widzę, że Lazarus zaczyna z jednym pilsem. Lockdown, świetnie. Ma szczęście na minusie. Jest mother, 2,5 zasięgu, 0,5 wysokości US, co? Tworzy jedną sobie serce. Średniak. Z lockdownem. No tak bym powiedział, że lipa. Wiecie co, zresetujmy sobie i tak nam w sumie nie zależy. Lockdown kolejny. No nie, do pierwszej pozycji pigułki. No Tearsap leciał świetnie. Co my tu mamy? Zmniejsza opóźnienie wystrzału lewego oka o 28%. Eye dropsy. Tearsap. A, i mamy taki pseudo double shot. No dobra. Może być. Myślę, że w jakiś sposób się to przyda. Tutaj nic. No dobra, no to lecimy z tym koksem. Od razu wam mówię, naprawdę, jeżeli chodzi o grid mode, to tak, no 2 na 10, naprawdę 2 na 10, no właśnie. Naprawdę 2 na 10, bo nie lubię takich czepchanek. Wydaje mi się, że jestem słaby, to i tak. No i się będziemy tłukli tutaj ze wszystkimi. O nie. No taka pierwsza gierka, powiem wam, że szczerze, może być ciężko. Au, wow. Ile jeszcze? Przestańcie się dziady spawnować. Ciężko będę miał, naprawdę ciężko. No jeszcze więcej. Więcej was matka nie miała, naprawdę. Ja nawet chyba pierwszego trybu nie przejdę, nie ma opcji. Dobra. No nie, no tak, zapomniałem, że on zaczyna jeszcze potem. Nie, no dobra, to już tak była dupa. Nie, dobra, na grid mode jeszcze jestem za słaby. Jeszcze raz, Lazarus na hardzie. To było za słabe. To było w ogóle takie kiczowate. Weźcie pod uwagę to, że jestem trochę już wypluty dzisiejszym dniem pracy, więc ja muszę też się zagrać. No, spróbować się tutaj, wiecie, jakoś tak. No. Mendo. Ty, Mendo. Taka małpa. Jaki ty masz Tearsap? Ty gnoju. No. No bez jaj, ja dzisiaj po prostu nie umiem grać. Albo ci przeciwnicy są po prostu lepsi niż ja. Jeszcze Pheromones, świetny. No to nie był dobry pils. No dobra, jesteśmy już na jednym serduszku mniej. Na szczęście na pierwszym poziomie nie mamy co nawet liczyć na Devil Room. To mi nie jest mi szkoda. Resety takie początkowe, te brutarze, naprawdę ciężkie. No patrzcie w ogóle, co on daje. No trochę gra przesadza. Regina. Przegina gra. Naprawdę przegina. Kubka. Nie! No świetnie. Zajebiście. Gdybym ja nie mógł pierwszego basementu przejść, no to już naprawdę jest porażka. No mówię, no naprawdę mocnych przeciwników nam dali jak na sam początek. Może akurat nie tych, ale ogólnie naprawdę mocnych. Albo też taki słaby zrobiłem. Dobra, komórki macierzyste. Plus 1 HP up.
plus 0,16 prędkości strzałów i leczy jedno czerwone serce. No dobra. Nie jest to rewelacja, ale nie jest też tragedia. No i to są moby właśnie na miarę mnie. Chwilowo tak mówię, dopóki mnie nie trzasnęły, nie? Zaraz mnie zabiją i będzie problem. Także mnie tak na grid mode dostał po tyłku. Jeszcze w ogóle w samochodzie mi się zepsuła klimatyzacja, więc przy tych w ogóle pogodach, moi drodzy, to wiecie jak to jest teraz. Wiecie jak to dokładnie jest, z pewnością. I okazuje się, że mam do naprawy cały przewód klimatyzacji włącznie z parowikiem i resztą i to widok około, no minimum, naprawdę taki mini 700, więc też kolejne wydatki, ja nie wiem. Co chwilę coś. Możemy zrolować sobie tą kartę w teorii, no ale i tak nas na nic nie stać. Nawet nie mamy bomby jednej. Lipa. Bierzemy serce, idziemy na bossa. Lary. Tyle dobrze. Ten Lary płacze. Aha, no, w ostatniej chwili. Ostatnie przybi... No jak? Jak? Dziadu jeden. Dobra, jeden już siadł. Był czysty fart. Ja już raczej nas nie dobije. Lary, weź ty umrzyj, proszę. No. Pół serca odzyskaliśmy. Dobra, 1,5 zasięgu, prędkość strzałów, czarne serce, wysokość od US, akurat to mnie nie interesuje, powiem osobiście. Heavy range plus shot. No dobra. No dobra, może być. Nic więcej tu niestety nie zrobimy, nie mamy kasy, nie mamy nic, nie mamy bombek, nie szukamy żadnego sekretu. Idziemy niżej. I co my tu mamy? 100% szansy Devil Rooma, przynajmniej w tej chwili. Nie dowiemy się, jaka to jest karta, prawda? Nie dowiemy się. Jeet! Nie lubię tych much. Nie są trudne, bo latają w określone ścieżki, ale ich nie lubię. Lepiej jakby to ubrę mi czarne dawali. Ej, nie zdążyłem. Dobra, tutaj nie mam po co iść. No i tu mi pokażę karty. Znaczy, no nie dziwię się, bo to był trochę cheat, prawda? No w końcu, dzień dobry. Ori, jak będzie trzeba, to możemy zaryzykować po tą kartę. Najpierw secret roomy. Najpierw secret roomy. Pills, feromonsy. Dobra, zech. Zdechło. Dziadostwo zdechło. Widzę oczywiście ten kamyczek, spokojnie. Widzę cię, kamyczku, widzę. Jaki to ma range? Teraz się zastanawiam, co z tym zrobić, fantem. No i się pięknie zwróciło. Tutaj mamy jakiś pseudo-treasure, pewnie z książkami czy z czymś. I zastanawiam się, co z tym fantem zrobić. Bo po co nam się, może nawet nie ryzykować, a po prostu marnować klucze. Dobra. Jest też żeby w końcu. Ojej. Głupi kamyczek. Dobra, mamy w sumie 4 klucze. No będziemy chyba ryzykować.
Najlepszy przyjaciel, wybuchowa lalka, wabi przeciwników. Ej, dobra, to może nie być głupie. Best friend. Tylko to niestety jest trinket, znaczy nie trinket, usable item. O, to prędzej, to prędzej. To co, ryzyk fizyk? Ryzyk fizyk, lecimy tam. Uuu, było urf, było urf, było urf. Możemy coś kupić, tylko tak, teraz wywalimy kolejny klucz. Wywalimy kolejny klucz i będziemy w sumie na zero z kluczami. To też niedobrze, też niedobrze. Tak wiedziałem, że mnie dziad złapie. Wiedziałem, że mnie dziad złapie. Hop, dobra. Nadal nie widzę nic w sumie. No dobra, no i on niby targetuje, tak? Moby. Jak on działa? Uuu, i wybucha na końcu. Na bossy może być to ciekawe. Na bossy może być to ciekawe. Nie wiem, czy jakimś groszkiem z tyłu kawali, czy co? Co to jest? Dobra, wchodzimy na 26 monet. Dwa klucze, ze skrzynek wypada więcej rzeczy. To też może nie być głupie. Weźmiemy mi serduszko. O shit, tu by się przydało to. Targetem, no nie. Dużo. Więcej was matka nie miała? Właśnie nie miała chyba. Jeet. O nie. Dobra, te już będą łatwe. Te już będą łatwe. No ludzie, spokojnie, Shira. To nie mamy na bossa niestety. Przedmiotu. Złoty klucz. Szkoda, że teraz wypadł, naprawdę. Szkoda, że teraz wypadł. Ogólnie tak, może być to secret room, prawda? Ryzykuję, nie chcę się sprawdzać nawet. No właśnie, jest. Jedno serce, serce dłuższe i czarne serce. Czarny lotos. No i fajno. Żeby teraz jeszcze tylko do tego Devil Rooma dojść, to już naprawdę będzie spoko. O, Husk. Nie, Duke of Flies, nie Husk. Tylko my tego powiem tak. Osobiście damage upa żadnego nie mamy. I to mnie martwi troszeczkę, bo jak on nas pomuje sobie tych dzikusów. Dzikusów, no chodzi mi o muchy, prawda? To może być problem. Może być naprawdę problem. Jednak musimy trochę w te muchy włożyć pracy, prawda? A co dużo dostanę i się skończy. Dzień dziecka. Dobra. Te same muchy. Nie było źle. Jest Devil Room, dobra. Mamy jedno do obrażeń i trochę prędkości, spoko. Hormony, świetne. I oczywiście tu standard, nic ciekawego. Nie, lewiatem, przepraszam, to latanie nam da. Tylko za dwa serca, samo latanie. No dobra. No dobra. Nie jest źle w sumie. Trochę mamy jednak tych rzeczy. Tylko czy to nam nie pozwoli w tej chwili zebrać sobie niektórych przedmiotów? Bo ja nie pamiętam, czy ja coś tutaj zostawiłem, czy nie. Tak, tą kartę będziemy mogli wziąć. Tą kartę będziemy mogli wziąć. O, to. Dwa obrażeń, coś tam. A, bo to jest The Devil, dobra. Czyli na pokój. Fajne na bossy, ewentualnie jak się coś spierdzieli.
Ewentualnie jak się coś spierdzieli. Idziemy na dół. No i mamy cavesy. Pierwsze cavesy. Teraz z tym lataniem to już będzie troszeczkę wygodniej. Oż ty gnoju, nie spodziewałem się go. Nienawidzę tych mobów, naprawdę, one tak mnie irytują. Nienawidzę ich. Nienawidzę gnojów, no. Te robaki naprawdę, one nie są trudne, bo nie są trudne, nie oszukujmy się, to nie jest jakoś ambitny mob, naprawdę nie jest ambitny mob, tylko sama jego losowość jest wpijająca, totalnie wpijająca. O nie, kupa. No ale z tym damage upem to czuć teraz różnicę. Czuć. Definitywnie jest lepiej. Kurde, no ile ty masz DPS-a? Teraz to ja nie wiem, czy ja coś czuję z tego DPS-a. Nie wiem, czy coś czuję z tego DPS-a, co dostałem. Podamy czapa. No ten to naprawdę normalnie, jak sekema. Pyk, nie ma, już, koniec, następny. Już, pewnie. Normalnie dzisiaj nie trafiam. Mówcie, to chcecie, no właśnie, Jezu. Ja bama muszę ogarnąć i lepiego. No o właśnie, o tym mówię. Oni się kurwa czają jak pedofil przy podstawówce, no. O. Gnoje. Gnoje nic więcej. Najmniej tu było ich mało. O, już teraz mnie nie zejdziecie w ten sposób. Koniaczki. A? Tu, o, jest nawet skrzynka. Pas, no ale ja... Speed upy, cały czas tam speed upy wpadają, a ja wcale nie chcę być szybki. No, zda mi z najświętszego serca, daje 10 porzeń na strzał. Serafin. No, ja jeżeli chodzi o tutaj summonerów, jeżeli chodzi o naszych tutaj przyjaciół, nie jestem raczej skłonny do nich. Z tego powodu, że ja swoimi strzałami nie umiem celować, dopiero ich strzałami. Chyba, że to jest lekko, tak, to jest samonaprawiające, dobra. Hej, nie jest źle, to skupiam się tylko na swoich. Skupiam się tylko na swoich i będzie dobrze. No, no się zakresem dupa dzisiaj. Tyle serc stracić, to jest takiego głupiego powodu. Jak mamy to latanie, to musimy jeszcze Spectral Tearsy ogarnąć. To jestem za szybki teraz. Nie podoba mi się to, jestem za szybki. No tu mamy jedna skrzynka zwykła, ryzykować. Zobaczymy po bossie, no 33, no 34% na Devil Room to nie jest dużo, nie jest dużo. Tyle puchaliśmy. Pas mistrza, jedno obrażeń, więcej mistrzowskich przeciwników, coś za coś. Ale lecimy. Wręcz up. Coś za coś. Potem będę płakał, co ich tak dużo, nie? O właśnie, i się kurwa zaczyna. Pewnie, jasne. Od razu, pewnie. Ready? Nie chciałem tego, kochani, nie chciałem tego naprawdę. Nie chciałem tego totalnie. O nie, tam kupa jest. Ten strzela. Dobra, wyszło.
Ale powiem, no, co łatwo nie było. I nie ma Devil Rooma. Tak. Jedna karta plus 15 szans na planetarium. Co to jest planetarium? The Moon. The Moon daje co? Teleportuje się do sekretnego pokoju. Zmarnowałem bombę. No chodźmy. 99 kluczy. Teraz możemy już się bawić. Znana pigułka. Ojejku, ile rzeczorków. Range down, wiedziałem. Wiedziałem. To się wcale nie uda. To się wcale nie uda. W takim razie... Już widzicie, znów stwierdziłem. Mogłem pójść najpierw do tego pokoju, co rani. Dobra, tu jest super secret room. Bardzo mała szansa na przedmioty aktywne w pokojach skarbów. Never again. Akurat w sumie te przedmioty aktywne nam się chyba tutaj przydały. Dobra. Defsy dwójka. Okej, wsy dwójka, przepraszam, nie defsy, boże. No ty się dogadasz, no i właśnie. Jed! No nie, no ja Devil Rooma to tu nie będę miał. Mogę zapomnieć. Możesz się zapomnieć. No właśnie, już dobranoc, panie Devil Room. Nie spodziewałem się tutaj tych pająków. Dobra, wywaliło. Jezu, ile wybuchających gówien. Ale jebło. Ale jebło. Oj, to w ogóle mucha, która się respi. No i po Devil Roomie. Więcej pojawiających się bomb, usuwa kleszcza. Ciekawe. Takich przeciwników naprawdę jest miło. Płuc po mordzie. Nie mogę, nie mogę. Naprawdę lamię dzisiaj, po prostu lamię. Nie wiem czemu. Po prostu chyba nie mój dzień. Wiecie, no czasem tak bywa, że po prostu człowiek naprawdę stara się, bo ja nie mogę powiedzieć, że się nie staram, bo się staram. Ale mi po prostu dzisiaj nie idzie. No teraz 18% Devil Room, no z pewnością. No z pewnością. Oh shit. No pewnie, jasne. Norma. Oczywiście. Masak pigułek, które mnie zniszczą. O, health up, dobra. I one makes you small. To też nie jest głupie. No, mam tyle, które możemy wchodzić. Piggy bank. Oko, ale... No to nie w naszym wypadku. To nie w naszym wypadku. Już możemy dwa serduszka sobie wziąć. I tak, w teorii tutaj nie może być secret roomu, bo tutaj jest przepaść. Tutaj jest przepaść, więc odpada. Tu też na dole nie może być. Tu na górze być może. Tak, być może. Dobra. Potki, znaczy potki, serduszka. Nie obraziłbym się, naprawdę. Ryzykuję. Dwa serca i pełne zdrowie. Surowa wątroba. Mocny health up. Kurde, no ale co z tego, jak nie mam Devil Roomu? Oj. Niedobrze. Niedobrze. To jest challenge room. W teorii możemy się do niego przejść. Wow. Do tego piggy bank teoretycznie dałoby się kupić. Jeszcze nie znaleźliśmy treasure roomu.
Luz. Szansa na stworzenie pająka we wrogim pokoju. Jakbym miał Gapiego, to może. No tak to. A chuj mi ten kaktus. W ten sposób. Aż myślałem, że tego treasure rooma nie znajdę. Wow. Ej. Panie drogi. Dobra. 0,3 obrażeń leczy pół serca co 13 zabitych wrogów. No właśnie, no tutaj i tak nic z tym nie zrobimy, musimy to brać. Duży damage up to nie jest, no ale zawsze coś. No i znów te ciołki. Ja pierdzielę, ile monet. No serio, ten piggy bank nie jest złym pomysłem. Kurde, no myślę. Wiem, że mi to ciężko podchodzi z tym czasem, ale myślę. O dziwo mi się zdarzyło. Kurde! Dziad jeden. Nienawidzę go. No serio, co tyle kasy tu leci? Kolejne pokoje. Więcej kluczy, więcej bomb. Co to się stanęło się? 99. No i 40 monet. No możemy do sklepu z nim pójść. Ja nie wiem, czy tam coś było ciekawego. Dwa secret roomy mam już obczajone. Połaszczymy się chyba jeszcze po ten challenge room. Tutaj nic nie było przy tego piggy banku, ale nie, ten piggy bank naprawdę mnie jakoś nie interesuje. Idziemy do challenge roomu. Zwiększa twoją najniższą statystykę. Pojawia 3 monety, 1 bombę lub 1 klucz, bazując na tym, czego najbardziej potrzebujesz. Lazarus plus 2,5 range upa pójdzie. Jedna bomba. Żebym ja tego nie spierdzielił. A w sumie i tak tego. Myślę, że nie będę. Jestem szybszy od niego. O. No, ja pierdolę. Znaczy, no zawsze ten range up nam zostanie, pamiętajcie. Dobra, tylko 2 były na szczęście. Oj, no może być ciężko. No ten range up nie był nam super potrzebny. Bomba się zwróciła. Dla mnie ta postać jest za szybka i za mała. I to jest problem. To jest dla mnie problem. Tu jeszcze było serduszko, prawda? Ja chciałem kupować. No dobra, no Lazarus jest o tyle dobrą postacią, że zawsze ma to jedno życie więcej. Nasz Łazarz. Łazarz. Co my tam znajdziemy? O, Megamał, przepraszam. Procent to jest chyba najmniej na Deliru. Wydawało mi się, że jest 0 najmniej. O, easy. O, no właśnie. I znów szybkostrzelność, zasięg, wysokość lotu, losowe serce. I o dziwo 3 czarne. Więc nie jest powiedziane, że następnego Devil Rooma nie będziemy mieć. Dobra, teraz devsy zaczynamy. Dobra. Mówię, tak to nasz DPS naprawdę nie jest tragiczny. Zawsze mogło być gorzej.
Zawsze mogło być gorzej. Teraz na pewno nie jest źle. No jednak to nawet to leczenie nie jest takie głupie. Nawet to leczenie nie jest głupie. Dobra, no możemy sobie przelecieć na ludzie. No tylko no, no właśnie, losowość. Losowość mnie zabija. Ja powinienem jak najszybciej do bossa polecieć, naprawdę. To powinien być mój priorytet w tej chwili. No, świetnie. Super! Szansa na drop losowego pick-upa trinkietu, gdy otrzymasz obrażenia od eksplozji, zostaje po tym zniszczony. To nas... Nie, to nie. Potki mnie daj ta. Czemu on nie działa jak bam? Zamienia te nasze żyćka. Teleportuje cię do sklepu. O właśnie, no w końcu Shiro zrobi coś mądrego. Prawda? Prawda. No jak? It happens. Jakie gówno. O, jeszcze serduszko. Dobra, i patrzcie, teraz można tylko zrobić to w ten sposób. Pyk, do sklepu, wtyczka, pół serca, daje ci jeden od jednego przedmiotu przy naciśnięciu spacji. No to nie jest fajne. To nie jest fajne. Za grosz nie jest fajne. Nie! Wyczajny! Wyczajny! Ta wyczajna w ogóle była jakaś dziwna. O, poczułem ciepło. O Jezu, więcej wyżej. Poszły mnie stąd. Tępe dzidy. Nie. Not today. O, ty jesteś jakąś ciemną wyżajną. O, i wybuchował. I wybuchował. Okej. Czyli tak. O, tu jest boss. Tu jest bossik. Dobra. Tylko chodzi o to. A teraz nie będzie przypadkiem. Nie, jedynka. To jest dopis jedynka. Dobra. Czyli to jeszcze będzie boss zwykły. Jadyga jedna! Nie proszę, nie proszę, nie proszę. Ja się skupiam, moi drodzy, jak na... Nie powiem czym. No, sztyfiu! No! Spectre of Heart poszedł w dupę. Ale jeszcze masz Devil Rooma. Uff, masz Devil Rooma. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Siostra Madzia, sojusznik z długimi łzami, dodaje się obrażeń na łzę. Znaczy przeciwników w małym zasięgu od ciebie. No dobra, zobaczmy, bierzemy wszystko. Gapi. A czy ja mogę z szatanem teraz walczyć? Nie. Tylko tak, jeżeli chodzi o nasze
Zdrowie to tak średnio. Ja bym powiedział bardzo średnio nawet. Takie 2 na 10. Super secret rooma, żeby nie było. 5 bomb. Oni się mnie boją. A? Fajne to. Fajne to. Podoba mnie się. No tylko te się mnie nie przestraszą niestety. Te się mnie nie przestraszą. Więcej bomb. A mamy, pamiętajcie, minus jeden. Jakby nie patrzeć, szczęścia. Czy tu... No, powinno tutaj być. No właśnie. Tylko no mówię, my kasę mamy, ale nic z tego. Nie możemy zrobić. Znaczy nic z tym nie możemy zrobić. Nie może być sekretu. Tu może być jeszcze secret. Albo tu. Nie ma. A nie będę nawet sprawdzał. Jakieś naprawdę są słabe te pokoje. O, właśnie, my o Treasure Roomie zapomnieliśmy. No jak to? Mów te gnoje. Już mogłem tutaj się bardziej zainteresować. Powiem wam osobiście. Bo w teorii da się rozwalać te pomyczki. I te pomyczki mogą również rzucać szare serca. No ale nie tym razem. Co my tu mamy? Tworzy przy kontakcie łzy... Aha, które tworzą iskrę, dobra. Iskry zadają połowę twoich obrażeń. Mogą przeskakiwać między wrogami. Spoko. Dawałbym spektrale. Kane. Czarne serce, nic. Niestety. Ciebie też wysadzimy. Chociaż, kurwa, nie pomyślałem. Nie pomyślałem. W tych pomieszczeniach może się trafić gapi. I nie powiem... Ej, jak? Co to walnęło? Właśnie, ale my mamy przecież jeszcze świetne leczenie. Ej, to jest świetne. Zobaczcie, no, oni się nas boją. Znana piłeczka. Here's up. Będziemy malutce. Świetnie, ma pojączki niebieskie. Gapi. Nie, teleport. Do tego roomu, w którym byliśmy. No nie. Jeszcze jestem mniejszy i to mówię, niekoniecznie dla mnie będzie dobrze, bo ja nawet siebie od naszych bebzików nie rozpoznaję. To jest problem. To jest problem. Dobra. Więcej bombek. Dobra, wszystko zwiedziliśmy tu raczej. Chyba wszystko. Szkoda, że Gapi nie poleciał. Szkoda, że Gapi nie poleciał. Naprawdę byłoby bardzo miło, gdyby Gapi poleciał. Już tak, mając Gapiego, czuję się dosyć mocno na takiej, wiecie, wygranej pozycji. Ale żałuję chyba, że wziąłem te pigułki, naprawdę. Okej. Okay. Lewsy dwójka. 34%. Udało się. Nie mamy czym stamtąd wylecieć niestety. Luck up. Damage up. Fajnie, że z tych skrzynek nam tyle przedmiotów dropi. Ale naprawdę, ja nie rozpoznaję się od swoich bebzików. To jest dla mnie problematyczne. Jak się człowiek skupia na tym, co się dzieje na ekranie,
To naprawdę może być mega niebezpieczne. No gdzie? No i dupa, już po delirumie. Nie widzę siebie, naprawdę ja siebie nie widzę. Ja siebie totalnie nie widzę. I found pills and I ate them. Myślę, że mogłem sobie skasztanić strasznie. Rozwoję wszystkie przedmioty na piętrze, brak wpływu na oferty diabła. To możemy zostawić, to może się przydać. Jeżeli będzie coś gównianego na tym piętrze, tak najbardziej to przelosujemy. I znów nie widzę siebie. Weźmiemy to na końcu. Powinniście się bać, a wy się nie boicie. Aktywuję twój aktywny przedmiot po otrzymaniu obrażeń, spoko. 6-9, nie no, rak. 3 serca duszy po otrzymaniu obrażeń, każde następne w tym samym pokoju zada połowę obrażeń. No tak. Te serca kuszą, ale nic więcej. Bateria, przedmioty na spację mogą być naładowane dwukrotnie. Nie jest to głupie. Ale zanim to przerusujemy, serce duszy szybko strzelność znacząco cię zmniejsza, zmniejszając również swój hitbox. Ile można, żeby do malutki? Mnie przedmioty, dawajcie gapi, to ma być gapi. Spektrale. Nie chcę chyba tego, naprawdę nie chcę chyba tego, bo... No, to są przedmioty no nie za ciekawe dla mnie w tej chwili. Więc chyba naprawdę będę się starał o reroll tego wszystkiego. W ogóle to nam jest niepotrzebne. Kolejny spektr hertz, boże. 9% Devil Room. No właśnie, tylko już nie mamy tego Devil Rooma, a szkoda, bo mamy 4 kontenerki, które... No właśnie, z których bym się... Z których bym pozbył się, no. Szansa stworzenie przedmiotu z piedestału, gdy otrzymasz obrażenia. Zostaje po tym zniszczony. Ouu. Jedno zdrowie leczy jedno czerwone serce. Przeplight, świetnie. Dobra. To jest 100 obrażeń przeciwnikom w tym pokoju. Pełne wyleczenie odsłania całą mapę. Problem jest taki, że teraz jest jakby nie patrzeć matka. Jak jest matka, to my już z tym i tak nic nie zrobimy, nie cofniemy się. Trzeba byłoby odsłonić mapkę teraz. No dobra, no i w teorii mamy to. Mamy mapę odsłoniętą. Moldy bread. To jest postrzelność. Nie, naprawdę mamy bardzo fajne przedmioty. Naprawdę bardzo fajne przedmioty. Oprócz tego zmniejszenia. Naprawdę. Możemy tu wejść, ale... Tu do Elite Roomu nie wejdziemy. I tak tam mamy Mold Bread. Tutaj mieliśmy ten Chung Chang Ching. Bierzemy. Raczka też nie chce brać. Bateria jest bezużyteczna w tej chwili. Możemy jeszcze spróbować go walnąć tu. Jakaś szansa na przedmiot, nie? Boją się jednak, boją. Tych bomb też tu sporo leci. I tu na przykład nie było Super Secret Roomu.
Dobra, no idziemy to przerolować. Idziemy to przerolować. Nie podobają mi się te przedmioty. Dają nam teraz od cholery serc duszy, które nam się nie przydadzą. Wszystkie przedmioty na piętrze. Dobra, przelosowane. Bo pytanie, czy to przelosowało przedmioty, czyli zwykłe też? O, bam! Super bam! Bierzemy bama, Dark Bamik, kocham cię. Może 5 osobowych kart. Bierzemy. Two of Spades, kurde. Teleportuje się na start piętra, The Fool. Samo napędzające łzy, to był Mage? Tak, The Magician. Podwaja twoje klucze, tutaj jest to obrażeń. Ej, dobra, to nie jest głupie. No to podwajanie kluczy non-stop. Dobra, weźmy The Fool. I jeszcze pójdziemy oczywiście, o tak, Infamy. Lubię to. Ja jestem mało odporny na te ciosy, dlatego to jest świetne. Dark Bam, gdzie ty jesteś? Czemu ty nie zbierasz tego wszystkiego? Zbieraj, chłopie, zbieraj. Dawaj te serduszka, świetnie. Szkoda, że tak późno. Właśnie by tak przyjechałem stamtąd, a zapomniałem, że przecież tutaj są jeszcze serce. O, tak jak tu. O, Dark Bam, ruchy. Odcinek 47 minut trwa. Pozwólcie do sekretnego pokoju, aha. Dobra. The Fool zostawiamy w takim razie. The Fool nam się nie przydał. Idziemy oczywiście tutaj. Igułki. Bomba, nie, zostaw mnie. I znów bomba. Zostaw. Rage down. Retrovision. No, mniejszy zasięg to ja nie. W tym pokoju. Cesarzowa. The Empress, nie no. Demon bierzemy i lecimy stąd. Ancient Recall. Ale tu już też byliśmy. Czy był jeszcze przedmiot? Tak, Spider Bambi. Baby, tworzy pająki, gdy dobierasz wrogów. No dobra, no i tak już nic z tym nie zrobimy. Retrovision zeszło. Amen. Dawaj wam. Nie masz nic, to nie. I tutaj jeszcze chciałem tą kostkę wziąć. Make a wish. Jeszcze w sklepie coś było. Tam były karty. Ale była też karta, pamiętam, która zadawała 100 obrażeń. To ją oczywiście weźmiemy. O ile nie spartoliłem i nie zostawiłem jej gdzieś. W dziwnym miejscu. Ja. Nawet też użyjmy. No to już tam się kasa nie przyda. Możemy pakować wszystko. Donation. Nie weszło za dużo tego. Dobra, idziemy na bossa. Idziemy na mamcie. Rozwalamy mamcie. I walimy w serce. Mówię, gdyby on nie był czerwony, to może też mi nie sprawiałoby to tyle problemów, ale on jest czerwony i wygląda jak ten familiar. I jest to dla mnie problematyczne. Dobra. O, 100 obrażeń to niedużo. Masz ty gnojku, ty. Masz ty.
Dobra, ale dostaję obrażenia. Mam nadzieję, że jakiś item wyskoczy. Nie zdążyłem. Gubię strasznie. Nowy set ducha. I Devil Room wyskoczył. Prędkość strzału. Dobra. Little Baggy. Nowy przedmiot. No naprawdę. No ja pierdzi... Ale świetny Devil Room. I ci w oko. Lockdown. Down. To akurat wcale nie jest zła pigułka jak dla mnie. Naprawdę. To nie była zła pigułka. Dobra, HP up nam wskoczy w tej chwili. HP up nam wskoczy. Tylko jak ja teraz naprawdę się zobaczę, to będzie cud. To będzie cud. Bad Penny. Będziesz mieć szans na opuszczenie klucza, gdy podniesiesz monetę. No to nas nie interesuje, bo kluczy to mamy aż za dużo. Powiedział nawet. Mamy to leczenie. Naprawdę sporo nam tych serduszek dropi. Wam coś wydropiłeś? Nie. O, fajno. Ej, niuchno. Dobra. Bamik, zbieraj to. Mówię, no ja siebie nie widzę, nic a nic, nic a nic. No, żeś pająka wyrzucił, bam, taki jesteś przyjaciel. Taki przyjaciel z ciebie, bam, tam nie wchodzimy na razie. O, tego range upa to też mamy sporego. Topa mamy, okej. Fajne, ale nie teraz. Dobra, na bosie może sobie to wykorzystamy. Używam to infami. Infami też nam trochę roboty tutaj robi. Trochę też nam tu roboty robi. Oj, przepraszam was. Jak zwykle Shira zapomniał o wyciszeniu telefonu. Ale to nic nowego. Już się przyzwyczailiście do tego. Już wyciszone. Lecimy dalej. Idę kasiutki. Uuu, a co za skrzynka? Zobacz, jeden do obrażeń zapobiega strzelaniu postaci z jednego oka. Efekty załączające się co drugi strzał tym samym aktywują się zawsze. Nie wiem, czy tam Tears Upa to nie zmniejszy znacznie. Dziwo nie. No dobra, no testujemy. Ja i tak się tu nie widzę. Farcik. Naprawdę farcik. Nie widziałem się, przysięgam. Pająków też nam się sporo dropi. Oczywiście, infami nie zgrzewało. Jaki to ma piękne DPS-y. O, cóż. Nie zauważyłem skrzynki. Masz coś? Nie masz nic. Tylko co nam po tej kasie? Co nam po tej kasie, moi drodzy? Fajnie, że jeszcze to leczenie nam wpada. O, pająk, no wiesz co, bam. No kolejną też bombę mamy 19, możemy teraz walić. Ile wlezie. Nieważajny. Nie muszę nawet tak używać. Tyk. To znów no same bomby. Pigułka nieznana. To mnie przeraża, ale range up. Spoko. Więcej kluczy. Tylko tak. No tam... Czy my z łomba wyjdziemy? Bo to jest łąb jedynka, tak? Chyba wyjdziemy.
to było aż za easy. Latanie i widmowe łzy. Lewiatan. Tyle dobrze spektry teraz mamy. Pewnie. Zafrika, oddaj klucz. Zafrika, oddaj Shira klucz. Podwójne latanie. Jednego przedmiotu nam brakuje do lewiatana. Też nie byłoby głupie. Też nie byłoby głupie. Last. Naprawdę to jest easy. Dobra, ale trochę, że nas nie interera ani kici kici. Gapi! W końcu jakiś przedmiot. Jeszcze jeden przedmiot mamy z Gapiego. Podwójne monstro. Taktyczne zagranie. Oh no. Nienawidzę tych karkanów. Gapi, gapi, gapi. Nie wiem co wziąłem. Kurs o w kontrowierze. Tworzysz 6 trollbomb za każdym razem, gdy dostaniesz tapy. O nie. O nie. To był Dead Cat. Jezu, ale ten Emperor to było złe. Niedobrze. Nie chciałem tego brać, naprawdę. To Dead Cat nam wszystkie życia powypierdzielą. Oho. To jest Set Gapiego. To jest Set Gapiego. No, nie mówię, że on jest zły, bo nie jest zły. Zawsze, no, mamy jednak te 10 prób, prawda? Jakiś tam znakomity również nie jest. Znakomity również nie jest. Dobra, tyle wam, że możemy próbować. Nope. No i to było. Oj, dziękuję za te klucze, których mam 99. No to ja żem myślał, że to w końcu coś fajnego. To Gapi's Head był, a nie Dead Cat. Musiałem zużyć. W sumie tutaj może być jeszcze Super Secret Room. Nope. No ale to już tak. Tu już tak, zadaje 100 obrażeń, tworzy jedną bombę, jeden klucz, jedną metę oraz jedno serce. Dobra. Aha, dobra, tutaj nie ma tak na pigułkę, okej. Okay. Może automat do gier lub z wróżbami. Shit. Ją się chyba dało przeładować. No właśnie. Ujawnię całą mapę, upuszczę losową kartę albo serce duszy, gdy trzymasz 15 szansy na planetarium. 100% jeśli pominąłeś pokój skarbów. Dobra, kolejny Justice. Czułem, że bam, może coś ogarnie. Spring. To jest spoko. Kurde, powiem wam, że no tak 2 na 10. Wiem, że pójdziemy jeszcze do pokoju, ale nie, nie ma opcji. Zdan. Dobra. No nie wiem co wziąć. Czy wziąć najlepszego przyjaciela, czy wziąć kulę. Biorę kulę. Kula daje fula, pamiętajcie. Idziemy dalej. Dobra, Utero 2. Zasięg zmniejszony. To nas nie interesuje.
Gemini Duffy. Też bym wolał nie. Tu wracamy. O nie. Super Vagina. Bam, liczę na ciebie. Kurwa, dzięki, kolega. Przyjaciel. Niby taki przyjaciel, a to dupa. Wow, nie spodziewał, że mi się tego. O, to było mocne. Tu. Ops. Mamy całą mapkę odsuniętą. Liczyłem znów na jakąś kartę. Nie widzę się znów. No i... No kurde. Nie zaliczył mi tego pokoju. Shit. Uj, powiem wam, że mi w tej chwili nawet zależy na kontenerach. Dzięki za czarne serduszko, bam. Mi nawet w tej chwili zależy na tych kontenerach, bo w teorii przecież, kurde. No, od czegoś mam tego regena, prawda? Przecież tu gdzieś jest ten secret room. Tu jest. Ktoś mnie gra w konia wali. To wymyśl takie bossy. Szansa na strzał z powalniającymi łzami. Nie wiem, ten make a wish to tak działa, jakby chciał, nie mógł. O, dobra. Bami plecisz. No pod cholery monet i wszystkiego innego. No ja bombami to ja mogę szaleć. O tak, czarne serce. Magic Mushroom jeszcze jakby jakiś wydrapił, to by było przyjemnie, ale też tutaj nie widzę tego. Mam coś? Nic. Nie no, wolę to jednak. Nie, to chcę to. Treasure Room. Nie mieliśmy jeszcze Treasure Rooma. Czemu ja tutaj nie wziąłem? Ale jestem kurwa geniusz, ale jestem geniusz. Wspomniałem o tej bombie. Chciałem iść po serduszko. Mówię, a wezmę serduszko. Tyle, że im bam jest wrócił, no. To mi nie boli aż tak. No ładnie się to kombuje. Ogólnie zestaw naprawdę przedmiotów mamy bardzo fajny. I bardzo, bym powiedział... szybko strzelność, prędkość strzałów. Rozdarte zdjęcie, no bierzemy. O, kolejna rzecz. O, nie, nie, nie. Not today. High Priestess. To daje stopa, mamy... Aha, adept do przeciwnika. Żadnych teleportów, nic. O, te kupy ładnie schodzą. Zobaczcie w ogóle, jak normalnie walimy Ekstekema, no. Bierze mi to. Karta. Tworzy dwa czerwone serca. No i teraz bam, normalnie zachowujesz się jak kolega. Bym jeszcze wiedział, którym ja jestem. Zobaczmy tutaj. Rozwoje pick-upy na całym piętrze. Mógłbym spróbować. Bam, weź sobie to. Mógłbym spróbować jak najbardziej. 25 bomb myślę, że nam starczy, ale zanim to zrobimy, możemy sobie poprzelatywać trochę i jeszcze podkrywać mapy właśnie po to, żeby tych pick-upów było więcej. O Jezu, no naprawdę. Was w domu biją z tymi przedmiotami i mobami. Zdechło. Dobra, ufa, i wyleciałem akurat.
Jezu, ja te kupy to normalnie nie mogę z nimi, naprawdę. Kto wymyślił te kupy? Z takim speedem. To jest chore. To jest chore. Gdy człowiek jak leci, to nie patrzy, no. Bierz mam. Twórz mi to serduszko, przyjaciel, twórz. Naprawdę ja potrzebuję tego. Z moją... Naprawdę, ja się dziwię, że my już gramy godzinę 5. Z moimi lamami. Wygram dzisiaj normalnie jak... Nie powiem co. Nieśmiertelność rani tylko przez 5 sekund, no... Fajne, ale nie. Proszę ruszyć szybko strzelność, spoko. Squeezy. Fate poop. No i kolejna... Automat krwiodawstwa. Nieznana pigułka. I can see forever. The Temperance, to możemy tutaj to świetnie. Czy w sumie tam się nic nie stało, nie? Efekt kości, a, ale to chodzi o tą trójkę, dobra. Bombs are key. Teraz bomb mamy 100. Let's fight, boo. No tak średnio bym powiedział. Nie wiem, ale no tego nigdy nie zużyjemy. Może to nie jest głupie. Może to nie jest głupie. Dobra, idziemy. Trzeba rozwalić serduszko, bo tu chyba na tym piętrze już jest serce. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kolejna skrzynia. Chwilę, żeby ją jeszcze trafił. Bomb mamy za dużo. Będziemy teraz walić bombami. O, prawie wpadłem znów. Prawie wpadłem znów. Naprawdę chore. Naprawdę chore. Tu byliśmy, tak, tu byliśmy. Bierz bamik. O, karta. The Devil. Dwa obrażeń w tym pokoju. A tu mam ile? 0,3 obrażeń. Plus 50% obrażeń. Ej, no to nie, no to 100 razy to wolę. Teraz będzie serduszko, prawda? Powiedzcie mi, że tak. Tak. Poszło na easy. Jezu, ile achievementów znowu pokowaliśmy. I bam, mi nawet serduszko stworzył. Dziękuję, przyjaciel. Jeszcze to bam. No ale jeszcze polecimy oczywiście do Utero, dobrze mówię? To jeszcze nie jest koniec. Rubber Cement. Robert Baby i Bethany. Sheol, przepraszam. Idziemy do Sheolu, już jesteśmy w Sheolu. No to dzisiaj naprawdę, ale będziemy odkrywać. Ale będziemy odkrywać. Aha, nie, dla psa kiełbasa, dla pana to. Oż ty, gnojku, ty gdzie jesteś? Zatany? O, nie, nie, nie. Ho, ho, ho. Uspokój się. Dobra, jeden gnój padł. Na całe szczęście. Dobra, ten drugi to już jest easy.
cwaniaczki. Tych bombek już mam za dużo. Dobra, tworzę trzy losowe karty. To jest jako... jako to. Dwa twoje monety, tylko ja mam już full. Hangman. Rzucanie w tym pokoju. Może żebraka. Ale serduszkowego, to nie chcę. Serduszkowy to nie. Plus jedno czarne serce, tworzy 2-3 bomby do podniesienia, tworzy trinket zapałka. Na razie to zostawię. Za dlaczego zapytacie? Bo tak, bo jeżeli... Chociaż nie, no to się nie zrobi coś takiego. Dobra, niech będzie Bilbuk. Bo myślałem, że może będzie jeszcze kostka czy coś, ale nie. Przecież mamy wszystko przecież pokazane. Znaczy się na to nie zapowiada. Dobra, podwajam twoje bomby. Kolejny strength. Strength to biorę. Jezu, to będzie odcinek półtorej godzinek nic. No co, otrzymanie losowego apeku z strzykawki dla aktualnego pokoju. Też nie jest złe. Naprawdę grid tutaj? Nie spodziewałbym się go, naprawdę. Jaka karta? Dwa obrażenia w tym pokoju? No to diabła możemy wziąć w sumie teraz. Bierzemy i to. Kolejny grid? Nie, no teraz Steam Sale. No ładnie. Trochę za późno. Uff. Jezu, za dużo tych rzeczy tu już naprawdę mamy. To jest nowa pigułka, której nie mamy jeszcze. Balls of Steam. Nie mieliśmy serduszek, to już mamy. A nie było serc, przypominam. Rzekaliśmy na bardzo małą ilość serc. Jak widać, już nie. Już nie narzekam. Mi się nie chce tego brać. Tylko tyle, co złote zabiera mi tyle. Też widzę, że one już też, jakby nie patrzeć, w sensie już nie dają tego, co powinny. Nie dawały przedmioty, teraz już nie. Ty. Gałganku mały. Wam zbieraj. Kolejne czarne serce. Nawet wejdziemy sobie tu. Co mi tam? Ojejku. Zamienię ilość. Tylko to zostanie tutaj, nie? Ale to czarne serce i tak w razie czego zostanie. Nie ma co tego zbierać. Tego też, no klucze możemy trochę pozbierać, bo tych kluczy, no idzie trochę ich. Ale tak to... Żadnego problemu tu nie widzę. Kolejne popki, czy pod którymi serca. Jest szansa, że zrobimy tego diabła jednak. Tylko mówię, szkoda, że tych kontenerów nie ma aż tyle, bo z tym kombem, który mam w tej chwili, naprawdę to by było fajne. O serio, no takie przedmioty nam dajecie na koniec. To jest już po chamskiemu, no. To był ten penny chyba za 50. To był chyba ten penny za 50.
świra nie dostawali właśnie, przepraszam bardzo. Okej. O, Wasa nie znam. Uuu. Jakbym super secret room? To fortuny. Dobra, bierzemy to. To tak jakbyśmy mieli za mało. No. To tak jakby było za mało. Opa. No i teraz zastanawiam się, idziemy na bossa od razu, czy nie? No, mam cię. Skakuj. Taka trochę inna mam cię. Bam, serduszko. Dziękuję. Kolega. No to idziemy, no. Idziemy, no to już nic nie mamy do zrobienia. Hermit. O, shit happen. Damy radę, no problem. Ha, gnoju. Easy, broken. Ach, Judas. Mam dokładnego Judasa, mam full HP, proszę was. Easy. Easy, a tak źle się zapowiadało. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. To by było na tyle. Jak tam sobie to odblokowaliśmy? A, mamy Broken Ankh, Judasa oraz. Właśnie. Fragment czegoś. Jak to wygląda u nas? Magdalenka ma serce. A, czy nie mieliśmy Judasa, przepraszam. Mieliśmy Lazarusa. Na Lazarusu mamy serce i Szatana. No i spoko. I następna gra będzie oczywiście Judasem. Judasem, który ma jedno życie. On ma Book of Belial. Tak więc, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu grę oraz Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Binding of Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej!